Cześć, siemaneczko, witam w kolejnym i już ostatnim odcinku z tej gry Dungeons 2. Przed nami misja. Again, the ultimate evil's army stood before the gates of King's End. Bitwa o królewską poprzestań. The last heroes of the Alliance. Dziesiąta i ostatnia. Chyba będziemy tutaj grali dwiema rasami, tak mi się coś wydaje, ale. Finally, King's Ending, the capital of the Alliance, lay before the ultimate evil. The last remaining heroes had gathered to defend it. Grumly, the dwarven high king, Guludrul, a powerful elemental warden, who always had a song on her lips and a double bass in her luggage. And of course, Crotos, the demigod. Here it was then, the final battle. This is where the revolting evil would finally be able to quench its thirst for revenge. The city would fall, and the heroes with it. King's Ending hadn't been built in a day, but it would fall in one. So, the ultimate evil, Anteportus. Dobra, standardowo. O, gramy tą rasą, którą chciałem. Bardzo dobrze się składa. Tutaj, drodzy, sobie budujemy budynek, który nam zwiększy wydobywanie many. Czekajcie, czego ja nie mogę tutaj okopać? Tylko musimy przyzwać oczywiście nagę. Za mało złota wymagana kryształowa komnata z kryształem many. I tutaj nam niech kopią. Nawet złota nie mam, żeby wyprodukować. Czy 30 odzyskujemy, a tracimy 40? A to nawet nie jest tak źle. Trzeba się skupić przede wszystkim na zwiększeniu populacji naszej, bo to jest podstawa. My też oczywiście to powiększymy. Jednego. Sześciu będzie chyba optymalnie. Teraz tak, czekajcie, kto nam ich skończą. Wydajemy sobie jedną nagę. Orka nie chce, chce nagę. Skarbca to niosą, a ja nie chcę, żeby skarbca nieśli. Jest gotowy, teraz tutaj mi to skończą. Ściekniemy sobie od razu całą komnatę w krysztale. Może to, wiecie co, zburzmy to. Dobra, dwie wystarczą chyba nagi. Ja się od razu tutaj zajmę ulepszaniem. Za mało many. Zwiększenie maksymalnej liczby populacji. Dobra, tutaj niech kopią. Łebki małe. Tutaj oczywiście czas na kolejną komnatę. Tak samo jak i tutaj. I tutaj. Dobra. Rozumiem, że przeciwnicy będą wtedy szli, no to okej. Okay. Zniszczą pozowisko na północy, na zachodzie, na wschodzie. Musimy oczywiście tutaj. O, ładnie nam coś wydropiło.
wybudować groty majsterklepki. No to majsterklepki. Myślę, że tutaj powstanie ta grota. Ja już sobie ją wybuduję trochę, żeby móc zwerbować. Co jest? Aha, ja muszę do tego kratomatu? Nie. Dobra, i ostatni budyneczek, znaczy z zainstalowanym sprzętem, aha. Dobra. Od razu skupimy się na produkcji kostek z narzędziami. A tutaj niech nam Naga produkuje manę. Payday. Nie wiem, czy ja wybuduję więcej tych. Nie, to nic w żaden sposób nam to nie przyspiesza, to szkoda kasy. Enemies have entered the dungeon. O cholera. Some creatures had been hiding in a secret room. They joined the ultimate evil. Oh shit, nie przygotowałem się na to. Niedobrze. Ajajajajaj, niedobrze. The throne room is under attack. Do roboty, do roboty. A ja mam kurde nawet łóżka, żeby się leczyć. Cholera. Musimy najszybciej wybudować nowy budynek. W sumie to chyba nam tylko jeden wypadł przed... Dwóch znaleźliśmy tutaj. Ulepszone skarbce. To może być, ale opracuję nowe pomieszczenia. Szpital. Szpital musimy opracować. Po pierwsze. A tutaj ulepszymy coś. Tutaj postawimy arenę może. Postawimy arenę, dobra, niech kopią. Okej, okay, możemy przyspieszyć produkcję. A, jedną nagę straciłem. Widzicie, nawet nie zauważyłem. Tutaj może szpital powstanie. A, browar. Nie mamy browaru. Browar, browar. Kurczę, no co jest, panowie? Złota nie mamy, kopać. Go, 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 ruszać się.
buduj kać 250. No bez tego tutaj ja nie rusz. Szpital już zbadano, to już wszystko mamy. Mamy złota. Oczywiście powiększymy to do 2 grot. Nawet to zrobimy w ten sposób. Dobra, możemy więcej jednostek produkować, tylko jedną kasy nie ma. Ja pierdzielę. Pamiętajcie, że możemy zasypywać też. Wartownia i kuźnia chaosu. A gdzie jest szybsze leczenie? Ja muszę chyba ulepszyć salę tronową. Enemies have entered the dungeon. Cholera. Ajajajajaj, znowu. Ale tylko 3 idzie, dobra. O, ruszacie szybko, bo idą. Panie tam! Szlak by to trafił. It's payday. Kurwa mać, za przeproszeniem. Spuściłem sobie do... Nie tam gdzie trzeba, no szlak by to... Kuźwa, straciłem 500 kasy. Z głupotę moją. Żeby nie musieli chodzić, postawmy im tutaj skarbiec. A, że spaprał sprawę strasznie. Dobra, moi drodzy, ja się wyłączam. Odezwiemy się za jakiś czas. Okej, okay, jesteśmy. Tak się nasza baza rozwija. Tutaj postawiliśmy kuźnię. Zaraz sobie wybudujemy trolla. I jeszcze jednego orka, tylko nie ma kasiury. Najpierw załatwimy tego gościa tutaj. Jest sam. Rozdzielili się i to był błąd. To był błąd. Dobra. Trola już weźmiemy z powrotem, żeby nam tutaj ulepszał bazę. W zasadzie to możemy drugiego takiego sieknąć. Co 2, to nie 1. Dobra, jeden się zajmuje ulepszeniem pancerza, drugi będzie się zajmował ulepszeniem broni. Dobra. Tutaj kopiemy trochę. W poszukiwaniu oczywiście złota i jakiejś lepszego złoża, bo to się zaraz skończy. Może być krucho.
to sobie postawię lekarz, niech mają, żeby nie musieli nosić. No tutaj oczywiście sobie to zasypiemy. Nie ma potrzeby tam aż tak się odsłaniać. 24 na 25. Myślę, że jednego gnojka może zniszczymy. Przydałoby się w końcu zacząć budować jakąś armię i po to, żeby zdobyć kolejny poziom. Poziom nikczemności. O to chodzi. I myślę, że to będzie chyba dobry pomysł, żeby ruszyć. Spróbujemy coś tutaj zająć. Bo nawet nie mogę ulepszać naszych jednostek. Więc to jest problem. Dobra, tutaj mamy jakiś. There was a nice quiet little village near the gate of the vengeful evil's dungeon. Here, unsuspecting peasants tilled their fields and sheep peacefully grazed. Unfortunately, this would not last much longer, because the creatures of the dastardly evil would reduce this land to ashes. O cholera. Nie mam życia, czemu to? Ewakuować. Przyjmijmy to, może się uda. Dobra, jeszcze chyba tą wieżyczkę trzeba zniszczyć. As might be expected, the creatures of the strategically savvy evil made short work of the nice quiet little village that had the misfortune of lying a little too near to the dungeon gate. Za mało nikczemności. Its destruction, however, had not gone unnoticed. The thick smoke plumes and the change in the river were a bit of a giveaway. The imminent arrival of a few alliance troops was to be expected. Dalej, kurczę, mamy mało nikczemności. Nie możemy ulepszyć naszej komnaty. No nic. Niech trolle tutaj się zajmą wykuwaniem naszych pancerzy. No i tutaj de facto nawet chyba nie ma miejsca na to, żeby składować kolejne. Enemies have entered the dungeon. Kurde bela. Weźmy jednego gnojka. A, bo dwóch waży piwo. O cholera. Tego kości lepiej załatmy. Chłopaki, nie wyliczyli się jeszcze. Atakować. No więc tak to wygląda. Możemy opracować oczywiście też nowe czary, ale to za chwilę. Payday. Gra nam się zapisała, ale my nie mamy chyba nawet więcej miejsca na. A nowe drzwi to chyba się nam nie przydadzą. Już dobra, niech będzie. Zaraz opracujemy nowy poziom. Dobra, ja się z wami na razie żegnam. Dobra, bierzemy oddziały oczywiście i wyruszymy na kolejny podbój ziem. Tych sobie może zostawimy, niech nam tutaj wykuwają sprzęt. Póki co na razie nie możemy większego poziomu osiągnąć.
Muszę mieć większy poziom spaczenia, czy jak to się nazywa? Zniesławienia, nikczemności. Przepraszam. Większy poziom nikczemności. Dobra, to jest jakaś kolejna baza. Przyjmijmy ją. Najgorsze to jest to, że na nagi nas nie leczą. Ale bez wyższego poziomu nie jesteśmy w stanie budować lepsze budynki. Chociażby nawet sali treningowej nie możemy budować. Another small camp lay before the creatures of the unspeakable evil. But it was quiet, too quiet. Could this be an ambush? Keeping a safe distance, the unstoppable evil let its minions advance. An ambush. Suddenly, Alliance troops sprung out from their hiding places and attacked the surprised evil's creatures. Posadzka. Doświadczenia nakładają na kolejny poziom. To jest fajne, że jednostki mają punkty doświadczenia. There are enemies in your dungeon. O cholera. However, despite the well-planned ambush, the defenders of good could not stop the despicable evil. Yet another outpost of King's Ending was sent up in smoke and flames. Cholera. Nie ma kto bronić. Shit. Do dzieła, panowie. Ała, ała. Weźmy tutaj. Nie się leczą. Dobra, niech się nasi uleczą i pójdziemy jeszcze tutaj zaraz ten trzeci zamek tutaj zdobyć. Bezwzględnie. Kasiurę mamy sporo, trzeba coś ulepszać. Tu mamy wszystko już wybudowane. To już mamy wybudowane, ulepszony skarbiec. Tego się nie da na razie więcej ulepszyć. W takim razie tutaj postawiłem pułapki teraz. Dobra, nie się leczą. Może postawimy jeszcze jedno łóżko. Okej, okay, ogry niech wykuwają sprzęt. Bardziej orkowie. Może być. Twardzi nagowie. Do roboty, co się opierdzielacie. Dobra, bierzemy oddziały. Chyba się już ulepszyły. Uleczyły. Tutaj te pułapki nam troszkę pomogą ułatwią sprawę ataku. No tak, armia to nie za duża. Na razie nie jestem w stanie nawet... A, tutaj jest przejście. Budować większej armii. Limit 30 jednostek. Maksymalnie chyba miałem 50. A? Nikczemność postępuje. Healera. Oh, shit.
nasze jednostki niestety się nie leczą. A village with an imposing looking castle towering over it slowly emerged from the fog of war. This was bound to have numerous Alliance defenders entrenched in it. This castle had to fall. Dobra, został nam chyba ostatni zamek tutaj. Suddenly the bells of the castle rang out. All the peasants in the surrounding area fled, not in panic at the wicked evil's creatures, but to the castle in order to arm themselves to the teeth. In the end, the castle was unable to offer much resistance against the hideous evil's creatures. It was defeated. The Horde had triumphed again. The destruction of the King's Ending outpost had demoralized the defenders. Grumly, the Dwarf King, could not restrain himself and attacked. Come on, follow me. Let's drive this dishonorable scum out of our country. Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting? The gates of King's Ending opened. Oh shit. Wiecie co, no nie mamy tej nikczemności, kurde. Aha, bo nikczemność chyba, czekajcie, gdzie się to nikczemność zdobywało. Cholera, coś mi tu nie gra. Mamy nikczemności. Ajajajajaj. Jak się to nikczemność zdobywało? Bez nikczemności to ja nie jestem w stanie cholera zrobić. Enemies have entered the dungeon. Oh shit. A, zginie. Grumly, the Dwarven High King, lay in the dust. Once again, the insidious evil had won, and had at last completed a further step on its path of revenge. The remaining heroes entrenched and barricaded themselves into King's Ending. It was time to take the battle into the city. Czekajcie, ja muszę się leczyć, kurde. No tutaj idzie armia cała. There are enemies in your dungeon. Ej, niedobrze. Nie mam nikczemności, kurczę. Myślałem, że za pokonanie przeciwnika zdobędziemy jakąś nikczemność. Ale to dupa. Aha, jest nikczemność nagle. Heyday. Dobra, nikczemność wyblokowałem, dzięki czemu będziemy mogli to ulepszyć. Oczywiście od razu. Do roboty ją weźmiemy. Szybkie podniesienie poziomu. Tutaj sobie oczywiście od razu wybudujemy nieszybkie cucenie. Tylko arenę. No właśnie. A co jakaś ura, kurde, poszła. Dobra, moi drodzy, widzimy się za momencik. Dobra, troszkę uzbierałem oddziałów, troszkę ich ulepszyłem. Nie ma tego za wiele, ale bierzemy to, co jest. Brakuje nam poziomu do nikczemności, żeby wbić się na kolejny poziom. Dobra, atakujemy przeciwnika. Nie wiem, czy nam to wystarczy, czy też nie. Wszystkie oddziały wziąłem? Coś mi się wydaje, że... Wydawało mi się, że nie wszystkie. Dobra, Control 1. It's payday.
armii za dużej nie ma, niestety. De facto chyba nawet też nie możemy... Za mało złota, aha, to możemy ulepszyć, ale nie mamy złota, dobra. Wróć, tutaj jest brama. Tam pułapki zrobią swoje, więc nie musimy się obawiać o to. Mamy tylko jedną magę, która leczy, niestety. Dobra. Szczerze, tylko jedna. Nie chciały nam się leczyć. Znaczy ulepszać. Magnificent white houses grace the streets here. Could they defy the vile evil? Wkurwienie. Przejdźmy może tutaj po cichu. Do roboty, do roboty. Nie zauroczyły nas. Tu wieżyczka to nas operuje. Dobra, jedna wieżyczka za nami chyba. Dobra, musimy się troszkę uleczyć. Na razie niech nasze oddziały tutaj stoją. As yet not a single house had been destroyed, was the thoughtful evil thinking about moving its creatures in here? Well, very doubtful. It was much more likely to be treacherously planning how it could destroy the city most effectively and viciously. Dobra, jednego browara możemy zniszczyć. Bo za dużo gnojków wytwarza piwo i tracimy przez to czas. O kurde, troll nam. Troll nam nie żyje. O kurde, szybko defibrillator. Nie mamy złota. Ajajaj. Ale lipa. Kurde, troll nam zginie. Jak nie wyprodukujemy tego cuda tutaj. Defibrimat, przepraszam bardzo. A, niestety zginął. No dobra. Mówi się trudno, wyprodukujmy kolejnego orka, który niech od razu ćwiczy. Dobra, my ruszamy na drugi posterunek. Ej, czekajcie, bo tutaj jest... Dobra, 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 powolutku. I teraz. Żeby drudzy ją nie zaatakowali. Ładnie, ładnie. I teraz tych. Brymat, szybko, defibrymat. O kurde, nie ma miejsca tutaj. Shit. Dobra. Chyba nas... nie zginął, dobra. Chyba nie zginął, zresztą zaraz zobaczymy. Nie, tutaj nie ma nikogo. Niech się
O! Tego trzeba do roboty wziąć. To chyba się drugi, trzeci ulepszył. Dobra, niech tutaj przyjdzie. A tutaj naga, ale my nie mamy nagi ani jednej chyba. Szkoda. Aj. Jak nie urok, to sraczka. I tak nie mamy hajsu. Dobra, atakujemy kolejną przystań. Co tu tyle tych jest? Aha, bo te budynki możemy niszczyć. One of the houses just went up in flames. Oh, I love the smell of napalm in the morning. Aha, 200, I mean, the creatures of the destruction mad evil raged uninterrupted through the city, destroying everything that got in their way. 17 domów. Nie zwróciłem uwagi nawet. Anyway, Kudurul, the elemental magus, appeared in the city in order to protect it and drive the abominable evil out. It was obvious that she didn't understand that the genius evil was the main protagonist of this story, and she only had a bit part. Her demise would give all of us great loss. Cholera, robisz tu grupę. Take note, today is not the end. I will return. On that depend. Dobra, trzeba się wycofać, uleczyć armię. Chyba ktoś zginął, zdaje się. Tak. My sobie za ten czas będziemy tutaj te budynki niszczyć. Kto się tutaj leczy? Strasznie mało hajsu mamy. Dobra. Niszczcie te budynki, panie. Jeszcze nie każdego budynku otrzymujemy jeszcze chyba. No czekajcie, tam na razie nie. Oh shit. Oh shit. Nie mam tych fibrmata. Shit. O cholera. Ale porażka. Kur... mać. Kuźwa mać. I jeszcze raz atakują. Kurda, ja oddziałów nie mam nawet kasy. Rewelacja. O, szybciej. Tysiąc aż kurde. Nawet dwie nagi zostały, szkoda. Koniec.
Jedna. Fucking shit. Dobra, widzimy się, moi drodzy, za 15 minut. Uzbierałem troszkę armii, znowu. Troszkę ich podszkoliłem, więc czas ruszać na łowy, że tak powiem. Tutaj gobliny sobie poradzą bez problemu, mamy ich ulepszonych. Heyday. Dobra. I atakuję oczywiście tak jak wcześniej. Mam nadzieję, że teraz coś więcej zdziałamy. Co prawda mam tylko, ale w sumie aż 4 łuczniczki, które będą nas leczyć. Gdzie jest ta baza? Tutaj. Musimy zniszczyć 17 domków. Czy to wiecie? Przydałoby się też zdobyć troszkę więcej spaczenia. Dzięki temu, żebyśmy awansowali na trzeci poziom w końcu. Co ta babka? Czekajcie, bo tu mamy jedną troszkę uszkodzoną. Dobra, ładnie, niech się uleczą. I tutaj mamy te budynki do zniszczenia. Właśnie nasze jednostki troszkę przyblokowały. Niszczymy budynki raz, dwa. Mam nadzieję, że spaczenie nam tutaj wzrośnie. 1220. Dobra. O shit, mała armia. Skubana wskrzesiła. Ale póki co na razie nam niewiele tutaj robią. Zwróć uwagę, że zaczynają nas atakować. Ale chyba nie mam nawet czym się tam bronić. Pułapce. Zastawione, dobra. Sobie wybudujemy skarbiec większy i majster klepki niech nam tutaj tworzą jeszcze jedną rzecz. Warstwowe składowanie. Dobra. I tu mamy jeszcze 3 domki. Nie więcej. Finałowa konfrontacja, więc koniec gry. Pytanie, czy my mamy... Gobliny są ulepszone, więc myślę, że sobie chyba poradzę tutaj. Ale jeszcze można je ulepszyć. Atak z ukrycia, może być. Dobra, ostatnie 2 domki. Mm.
last house in the upper town of King's Ending had been destroyed. It was now time to put an end to the elemental mage... Yes? Elemental magette. You know, I really hate writing. Why did they do this to me? Never mind. It was now time to put an end to good old Jewel once and for all, permanently. With an impressive speech, the elemental magess prepared herself for the final battle. The menacing evil was entirely unimpressed and sent its henchmen into the fray. No i tak nie mamy tutaj za bardzo czym. To już sam roził skup. Ktoś nas tu zamroził, o cholera. O shit. Niedobrze. At last! I mean, after a tough battle, the elemental magess fell to the ground. Her time was over. Now the demigod was all that stood between the forces of evil and success. No jedna nasza chyba zginęła, tak. You think that this is the end, but in fact, it is just the beginning. You again? Hey, if I want to hear esoteric jabbering, I'll go to a natural healer and get my diseases cured with a pendulum. Now, let's get back to the story. We've just got to the bit where you destroyed King's Ending. Hold your position! Hold your position! Sons of King's Ending, my brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of the Alliance fails. When we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, men of the... With a brilliant and plagiarized speech, the demigod Krotos roused the warriors for the final battle against evil. Here it is then, the last confrontation between the impressive finale that probably only 10% of old buyers actually need to see. The epic end to the story. Kończmy tą grę. Kończmy z Kratosem. So, this is it. Now it was up to the creatures of the snorting with fury evil to exact their final revenge. Dobra, podleczmy się. Dwie sekundy. Trzy. Dobra. Czas te wieżyczki tutaj zniszczyć. Healerkę trzeba zabić. Ci z kolei nie mogą atakować. Dobra, dobra, powrót. Powrót, powrót, powrót. Dobra, został ostatni sam Krotos. Tutaj nawet już nie muszę nic chyba wiele ulepszać. Bo nie będzie takiej potrzeby. Dobra, zróbmy save'a. Dobra, lecimy na tego całego Krotosa. Karatosa. Wiecie co, przydałoby się najpierw zabić może... popleczników.
chyba jest odporny skuba, i że tak nie zniszczy budynków. Dobra. Na razie się trzymamy jakoś. Przypuszczam, że musimy zniszczyć budynki. Też nie, dobra, traci życie. O, shit, no dobra. Niedobrze. Te budynki. Może temu nie będzie przyzywał. No, musimy oddziały tutaj zebrać. Weźmy tego trolla też. Już się nie dzieje, co chce. Go się kuźwa nie uleczył. Ajaj, niedobrze. No i ta walka będzie trwała chyba w nieskończoność. Musimy cały czas tutaj niszczyć wszelkie oddziały przeciwnika. I jego samego. Dobra, teraz. Ta walka, jak tutaj widzę, trwała dość długo. Dobra, teraz wszyscy. Wkurwienie. 1400, 1400, 1300, 1200. Teraz. Yes! Wow! You did it! Forget about this talking to you in the third person crap. You really did it! Incredible! I could hug you, I could kiss you, but hey, I'm just the voice in a video game. Protos lay on the ground. The absolute evil had triumphed and wreaked its revenge. Now there was only one thing left to do. Watch the somewhat mediocre outro we managed to cobble together just before the deadline. No dobra, zobaczymy te outro. Ultimate evil was the sole ruler of the overworld, and its inhabitants would moan under its dictatorship. Everything was exactly as the ultimate evil had always dreamed. Well, not exactly. Out there lurked another part of itself,
the chaotic evil with its flaming legion of demons. It would hardly give in without a fight. But the greatest danger, which neither yet suspected, arose in the north, on the other side of the wall. I tak oto zaczyna się trzecia część Dungeons, która premierę już miała miejsce chyba w 2017 roku. Moi drodzy, kolejna produkcja Danami, bardzo sympatyczna hybrydra Dungeon Keepera, strategii, RTS-a, RPG, wszystko na raz. Grze otrzymaliśmy 10 misji, zdaje się, albo 11, jak się nie mylę. Grę oceniam bardzo dobrze pod względem audiowizualnym. Mam nadzieję, że wy też dobrze bawiliście się przy tym tytule. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.